Du weißt, was ich will. Hm? Hast du es? Ja, ja. Also, es ist so, wie ich bereits am Telefon sagte. Hm. Keine Bewegung. Sauber, Chef! Großartig. Gdzie to jest? Sir, tata, wnioska nie uciekła. Pamiętaj ani słowa. Jest. Oj, na gucie. Dał pan to dziecku, to zapawy? Tylko nie dziecku, panie Niemiec. Zabrał to z domu, jak wracał ze szkoły. Po drodze było. Trabant się znowu zepsuł. Zawinęliście to w papier? Od kiełbasy? Zasy są blabli. Kiełbasa się skończyła, papier został. Pan ze Feneru to pan nie Ferstejen. Z NRF-u jest. Cała i zdrowa. Authentic. Inaczej byśmy nie rozmawiali. Smacznego. Czy ktoś tu przed momentem nie próbował zepsuć wam obiadu? Nikogo tu nie było. Tyle się uczywasz. Piękny język. A nikt mnie nie rozumie. Może to zrozumiecie. Arsen! Schnell! Schnell! Du! Karen, zamawiacie coś? To zależy, co macie. Czulen z wołowiny macie? Nie ta pora. Knyszys? Cymys? Zostały tylko warzywa. Wracajcie do kuchni. Halt! Pracujesz w kuchni? Ja pracuję, a młody się uczy, panie oficerze.
Ty, Jung. Czy ktoś tu wchodził przed chwilą? Nie. Nie co? Nie, proszę pana. Nie, Herr SS Hauptsturmführer. Nie, Herr SS Hauptsturmführer. Co robicie? On posiada papiery, zostawił w domu. Da się serwy. Czy jeśli przeszukam kuchnię, to znajdę tam coś, za co będę musiał was rozstrzelać? Niech pan przeszuka i się przekona. Ktoś z was gra? Nie. Czyja to rakieta? Moja. Ona tylko wisi, nikt nie gra, panie oficerze. Ozdoba taka. Ozdoba? Ładna ozdoba. I wtedy to do mnie dotarło. Ja wiem, kim pani jest! Dziadzia! Dziadzia. Kto? Dziadzia. To jej rakietę przywiozłeś. Tak nazywali ją za granicą. Bo kto pocofany z Polski umiałby powiedzieć Jadwiga Jędrzejowska. Jędrzejowska, ja? Ja widziałem tyle pani zdjęć i filmy w Kronice u nas, w kinie, przed wojną. Że też nie poznałem od razu. Że też nie poznałem od razu. Dziadzia. W 1940 była już żywą legendą. W 1937 dotarła do finału w Wimbledonie. W tym samym roku w US Open była w finale w singlu. W 1939 we Francji była w finale i wygrała mistrzostwo w gra podwójna. Jakbym wiedziała, że jest pan fanem, to bym wyciągnęła w pana szlugę. A ja jakbym miał moja rakieta, to bym się kazał pani na niej podpisać. Może podpisze się pani na tej? Chyba nie tym razem. Wracajcie do kuchni. To pani ją tu powiesiła? Witek. On tu rządzi. No tak. Kucharz. Przyciągnąć klient. Polacy. Zaradny naród. Nie, zasłania plamę na ścianie. Zaradny naród. Co pani za nią chce? Ona nie pasuje do pana. Jakbym chciał, to bym ją wziął. Nikt by się nie sprzeciwił. I właśnie dlatego do pana nie pasuje. Proszę wybaczyć, to było barbarzyńskie. Jesteśmy parą sportowców, pani i ja. Zagramy o nią. Polakom nie wolno grać. Jakby mnie pana kumple zobaczyli z tym w ręku, od razu dostałabym bilet na pociąg w jedną stronę. Pociąg w jedną stronę. To poetyckie. Nie znam się na poezji, zwłaszcza tej niemieckiej. To nic. Pani umie grać w tenis. Zagra pani ze mną.
Pani jest przyzwyczajona wykrywać. Ja też. Nie odmówiła pani królowi Szwecji. Nie odmówi pani mnie. Zgadzacie? Ziemniaki mi się wygotują. Pani posłucha. Jak ja wygram, to biorę ta rakieta. A jak pani wygra, to załatwię pani wyjazd z tego piekła. Pani będzie mogła wyjechać za granicę i grać bez strachu. A to wszystko tutaj, to będzie złym snem. Słyszy pani? Dam pani wolność. Co wybierasz? Puste czy Fred Perry? Puste. Wygrałem niestety. Zaczynamy? Gdzie pani sławny forehand? Papierosy. Pani weźmie całą paczkę. Jest wojna. Nie będę protestować. Teraz pani będzie mogła wyjechać, grać cały czas. Już pan to mówił. Dałem słowo. Jak przegram, załatwię pani wyjazd z Polski. Każdy kraj panią przyjmie. Szwajcaria, Stany. Proszę sobie głowy nie zawracać, nigdzie nie wyjeżdżam. Jak to nigdzie nie? Nie chcesz stąd uciec? To czemu ze mną grałaś? Bo mi pan powiedział, że może dać mi wolność. Mogę. Może mi pan dać paczkę papierosów, ale nie wolność. To był mój koniec. Potem nie mogłem wziąć rakieta do ręki. Gorzej. Nie mogłem wziąć karabin do ręki. Nie byłem w stanie, żeby... Dlaczego nie?
przyszliśmy tu ubić interes czy gadać? No, co za nią chcecie?